Ulaźmy. W garnku ze skłej z łametku, czyli tradycyjne wina morskie kluski z makiem i miodem. To jest tradycyjna potrawa na Wigilię. I to się robi takie właśnie małe drożdżowe bułeczki, one muszą trochę przeschnąć. Później się je wrzuca na taką kąpiel wodną i z makiem i miodem z masłem podaje. To co każdą Wigilię to musi być. A oprócz tego inne potrawy jakie? Jasne, mamy na przykład moćkę, to jest taki eintop, taki zupa taka mięsna, ale mamy też schuster pop, czyli szybski klej. To jest jajecznica wilamowska na mleku i mące z pokrzywą, więc to jest taka najbardziej rozpoznawalna. Mamy wilamowskie nalewki, w tym bimber z brzozy. Gramoncie to jest taka miejscowość na pograniczu Śląska, Małopolski, założona w XIII wieku przez osadników zachodniej Europy. I oni byli tkaczami, kupcami, podróżowali po całej Europie i zachowali swój własny język, język wilamowski. My tym językiem dzisiaj mówimy. I to jest taki język, że nie jest zrozumiały ani dla Polaków, ani dla Niemców, bo to jest język germański. No i prowadzimy rewitalizację. No i ogólnie zapraszamy do Wilamowic, bo tam mamy muzeum nowo otwarte kultury wilamowskiej, także można przyjechać, zobaczyć. Czy mogę prosić o pozdrowienia dla czytelników gazety Głos na Zaolziu właśnie w waszym języku? No frawik. Oto gongris verfuały w uazady Stimma Gazet Zeitung.